Dziwny kraj. Paragwaj. Jak przejść taką ulicę? Determinacja wokół i pan idzie, po prostu pan idzie. To się nazywa paragwajski tryb negocjacyjny. Te żółte motorki to są taksówki. I proszę bardzo, jest klient, jest walizka. Walizka idzie do bagażnika i zaraz wyjeżdżam. W handlu utrzymuje się cały naród. Jakie to jest piękne przedsięwzięcie. Cygara domowej roboty. O, i fabryka o wymownej nazwie La Pipa. Proszę, najnowsze filmy na ulicy można kupić normalnie. Kopia oryginalna. Kopia oryginalna. Oryginalna kopia. Jeszcze panowie mnie nauczą dobrze grać, żebym był sprawny. I tak się zawiera znajomości. Witam państwa w indiańskim domostwie. O! Urwała się klamka indiańska, no trudno. Naprawiłem, widzi pan? Jeszcze nie naprawiłem. Pan tam filmuje dalej. W Paragwaju Indianie Guarani wynaleźli picie mate. Tu dopiero przy tej półeczce widać, czym jest yerba mate w Paragwaju albo Argentynie. Chodzi o to, że jak się człowiek tak napije, to mu jest tak rano, jest trochę lepiej wstać do roboty. On robi nic, ja robię nic, wszyscy robią nic. Siądźmy, zróbmy jedno wielkie nic. O! Hacemos nada. I chcielibyśmy, żeby państwo się tego nauczyli. Nic nie robienie.